Od 13 lat Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zbiera opakowania po środkach ochrony roślin z rynku. Dbamy o to, aby środowisko było czyste, żeby rolnicy mieli bardzo łatwy sposób, bezpłatny, mogli z tymi opakowaniami postąpić, żeby mogli je po prostu zwrócić do sklepu. Jest to też wypełnieniem obowiązków prawnych. I tutaj sołtysi są tym naszym odgałęzieniem tej naszej edukacji, ponieważ oni bezpośrednio docierają do swoich mieszkańców i przekazują im tę wiedzę. Gdy zaczynaliśmy funkcjonowanie systemu, czyli w 2004 roku, to właśnie dzięki sołtysom udało nam się dotrzeć do tak dużej liczby rolników i udało nam się od tej pory osiągać coraz to wyższy poziom zbieranych opakowań. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest partnerem wiodącym konkursu Sołtys roku 2016, zdecydowało się dodatkowo nagrodzić, wyróżnić dwóch sołtysów. Dwóch sołtysów wsi Jastrzębie i Zastań, gdzie ta aktywizacja rolników, zbiórka opakowań jest bardzo wysoka i to przekłada się oczywiście na zbiórkę opakowań w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR. Czuję się zaszczycona, a równocześnie jest to zapłatą za trud, który podejmuje moje sołectwo w segregowaniu i oddawaniu zużytych opakowań po środkach chemicznych. Zbiórka opakowań u mnie w sołectwie odbywa się poprzez firmę, która zajmuje się produkcją zbóż i ona bardzo duże ilości zakupuje tych środków i systematycznie oddają nie tylko opakowania po środkach, ale również worki po nawozach sztucznych. Zbieranie opakowań uważam, że to jest obowiązek i powinno to już wejść w życie codzienne i powinni stosować się, aby ratować nasze środowisko i chronić przed niszczeniem naszego środowiska, a równocześnie zachować to dla przyszłych pokoleń. Jestem bardzo zadowolona z tego wyróżnienia. I świadczy to o świadomości i o spełnieniu jak gdyby obowiązków zbierania opakowań po środkach ochrony roślin przez rolników. Mamy w ogóle selekcjonowaną zbiórkę opakowań, nie tylko jeżeli chodzi o rolników, którzy zbierają opakowania po wszelkiego rodzaju środkach ochrony, ale również zbiórka opakowań u nas jest selektywna. Zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin jest obowiązkiem każdego rolnika i każdy jest tego świadomy. Jesteśmy w Naturze 2000, może dodam tak, i świadomość rolników w tym względzie jest bardzo wysoka.